Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Blad i my sobie dzisiaj gramy w Alien Isolation, czy jak to woli, opcji izolacja. I właśnie goni nas armia syntetyków, musimy teraz szybko coś zrobić. No nie mamy, znaczy goni nas, no nie wiem, w sumie coś tam było, że próbują drzwi rozwalić, ale chyba nie do końca. Tutaj mamy jakieś wiadomości, ktoś tu chyba w tym pokoju się bronił. Wciąż tu kurwa jest. O co może chodzi? Jak to zamknąłeś drzwi do windy? Cała twoja broń i zapasy mi nie pomogą, skoro syntetyk, który cię ścigał, wciąż tu kurwa jest. Chyba mnie nie widział. Patrzy tempo na twoje stare czasopisma. Wróć po mnie i otwieraj te drzwi. Dobra, czyli widać, że tutaj ktoś musiał sobie utknąć. Co tu jeszcze mamy? Oczywiście cały czas mamy milion składników. Choć i tak już mamy praktycznie nasz... O, mina. MPP mamy pełny zasób? Kurczę, faktycznie niezłe wyposażenie tak jakby. MPP, mina, patrz, pełno min MPP. Tak jakby to była jakaś sugestia. Ej, stary, użyj tej miny w końcu, bo ewidentnie syntetyki chcą się ciebie pozbyć. Może to o to właśnie chodzi. Dobra. Dobra, musimy chyba przekierować coś. To jest jedyny sposób. No dobra, za chwilę się z nimi zabawimy. O, wiedziałem, że się tu dostaną. Główny zawór, coś tam, coś tam. I będą wychodzić potem z płomieni, ja to tak widzę. Dobra, jakiś główny zawór czegoś tam włączyłem. Amunicja do rewolwera, chyba po prostu z nieba mi to spadło. Może tutaj coś jeszcze z ciekawego, tylko jestem ślepy. Dobra, coś tam przekierowałem. No dobra, zaczęło się. To jest chyba jedyny sensowny sposób, żeby powalić ich. Kurczę, nie wyszło! Puść mnie, ty się jeszcze... Ała, ci to bolało? Szybko, szybko uwolnij się. A masz! Od serca! Dobra, dawaj go! Jest! Jeszcze jest tam jeden, który jest w tej chwili średnio przytomny. Za chwilę może wstać, to wtedy wykorzystam. Co to jest? Ulepszony schemat, zobacz menu. Ale nie, kurczę, nie przeczytałem czego ulepszony schemat. Ach, znowu to samo. To chyba ostatni. Dobra, nie przeczytałem czego to był schemat. Mniejsza o to, tu akurat tych granatów jest całkiem dużo. Weź minę. No, dostaliśmy z jakiś schemat ulepszony czegoś tak na dobrą sprawę. Chyba miny, co nie? I tak nie potrzebuję już tego tak naprawdę. No już rozwaliłem wystarczająco dużą ilość. W sumie wszystkich chyba tu rozwaliłem. I jeden z nich miał kartę. Co za zbieg okoliczności. Śmiesznie by było, gdyby zginął w płomieniach. To wtedy to wow, wtedy to w życiu bym tej karty nie dostał. Dobra, ładnie sobie poradziliśmy. No i spadamy stąd. Ale fajna walka, podoba mi się. Fajne motywy tu wymyślają. Mimo, że już nie ma aliena i w sumie gra się stała o wiele prostsza, to nadal jest dosyć klimatycznie. O co może do końca chodzić? Dobra, tutaj coś mamy do wyłączenia, to zapewne zróbmy to. Właściwie spójrzmy tak właściwie na misję, znajdź Samuela, czyli cały czas musimy znaleźć tego Samuela. Idź za Samuelem. No dobra, no to za nim pójdę, i tak nic lepszego do roboty nie mam. Ciekawe, co on takiego wymyślił, ten Samuels. Może okaże się, że to on właśnie stoi za tym wszystkim.
Może właśnie on został znowu wysłany z jakąś misją przez firmę w celu, bo ja wiem, przechwycenia aliena. Nie wiadomo, coś czuję, że to słabo się skończy, ciężko, będzie jakieś zaskakujące zakończenie. No cóż, dosyć ciekawe miejsce, znowu musimy się, że tak powiem. Dobra, musimy się teraz przedostać na drugą stronę. Znowu kolejne urozmaicenie rozgrywki. Pierwszy raz w ten sposób przechodzimy. No, nie wiem, czy to jest coś groźnego. Szczerze mówiąc, wiecie? Wolę nie ryzykować i nie będę pod to wchodził. Możliwe, że to jest coś groźnego, dlatego zostaniemy tutaj i poczekamy, jak to właśnie zaniknie. Dobra, idziemy dalej. Jeszcze już blisko, już naprawdę mało nam zostało. Mam nadzieję, że uda nam się przedostać. Kurde, jak ona nieumiejętnie chodzi po tym. Spokojnie. Teraz znowu musimy wejść. I teraz już do barierki jest dosyć blisko. To są też chyba takie sztuczne przedłużacze rozgrywki, jakby nie patrzeć. Bo kurczę. Ach. Ona jednak ma problemy ze skakaniem. Pewnie dlatego twórcy nie dodali tej opcji do gry. Gdyby dodali, to przecież to byłaby kaleka. Naprawdę, już 7 razy by nogę złamała. A co, z tej strony działa? Nie, awaria zasilania. Dobra, chodźmy do tego Samuelsa. Ja cię kręcę, jak on... Powiedzcie mi, dlaczego ja muszę się tak bawić w jakieś otwieranie drzwi, a ten Samuels po prostu sobie wszędzie wchodzi i co, za sobą zamyka te drzwi? Naprawdę aż tak bardzo mu zależy, żebym się do niego nie dostała? To przecież i tak kwestia czasu. Dobra, zapiszmy się. No i w sumie mnie ciekawi, czy jestem bliżej końca gry, czy mniej bliżej końca gry. I jak to wszystko się zakończy? No nie. Trochę daleko jakby do niego jest. Poczekajcie, jest jakiś kanał wentylacyjny. Wiecie, bieganie po opuszczonej stacji kosmicznej nie jest, nie należy do rzeczy takich jakichś mega super emocjonujących. Nie ma się, nie wiesz, żadnego strachu, zero jakichkolwiek problemów na dobrą sprawę. Gdzie ja wbiłem? Jakiś ślepy zaułek. No, zero problemów tak naprawdę. Nic, tylko biegamy tam i z powrotem. Coś przełączamy. Co jakiś czas wyskoczy jakiś syntetyk, który w sumie w żaden sposób nam nie zagraża. O, ogólnie gra się stała zbyt banalna. O, tędy więc jest droga. Znowu syntetyki. Ileś to, kurde. I co, że wstaną niby jak wejdziemy na to? Nie wiem, wolę nie ryzykować. Nie będziemy ryzykować i wyłączymy po prostu ten alarm. O kurcze! Co za skurczybyk, znał zawsze tą ścianę. Muszę się, będę musiał się wyleczyć koniecznie. Kurde! Nie! Zostawcie mnie! Przecież nie włączyłem alarmu! Kurde, granat! Nie teraz! Nie teraz! Nie przeładowuj! Żartowałem! I co teraz powiecie, cwaniaczki? Co, nagle wam życie zbrzydło? Ej, no jakim cudem rzuciłem granat! Co za chamstwo. Zabiły mnie. Syntetyki mnie w końcu zabiły. Noż po prostu człowiek mógłby się zdenerwować. Naprawdę, co to ma być? No było ich trochę za dużo, no nie ma co tu oszukiwać się. Może się zorientowały, że coś tam wyłączyłem i dlatego to się tak na mnie wkurzyły, bo może na dobrą sprawę, jakbym tego nie wyłączył, tylko bym to minął, to może nic by się nie wydarzyło.
Strzelba. To jest rozwiązanie numer 2. Swoją drogą. Kurde, co to ma być? Co to ma być? Tak jesteś cwany? Tak jesteś cwany? No, chodźcie tu. Następny, please. No, chodźcie tu wszyscy. Zobaczymy, czy tacy twardzi jesteście. No, 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 chodźcie tu wszyscy, każdy jeden po drugim. Tacy cwani? Chyba nie do końca. Nie wiem, po co ja to mam wyłączać? Przecież to i tak niczego nie zmienia. Dobra, grunt, że coś tam zrobiłem. W sumie mogłem niby tędy przejść gdzieś. No, w sumie chyba mogłem. Dobra, w takim razie, jak i tak już wszyscy o mnie wiedzą, pójdziemy głównym przejściem. Dobra, zmieniłem zdanie. Wiedzą, nie wiedzą. Jednak się trochę poskradamy, jest ich tutaj stanowczo za dużo. Jednak, spróbujemy się jednak przedostać tak bardziej skrycie. Może nam się to udać. Jednak jest tutaj ich stanowczo za dużo, tak przerażająco dużo. Nie będę się z nimi tutaj bawił, więc po prostu ich tutaj spróbujemy w sprytny sposób ominąć. Myślę, że naszej bohaterce faktycznie może się to udać. Nie, chyba prosto jest bardziej obiecujące. To jest ślepy zaułek, tutaj to cofniemy się kawałeczek tutaj. Dobra, tu się wydostaniemy. Zobaczmy, jak daleko jesteśmy. Jesteśmy, no jesteśmy trochę dalej. Tego możemy być pewni. To chyba mnie nie wypatrzy, mam nadzieję. Dobra, włammy się do tego. O, było. Że tak powiem, trochę zacząłem działać trochę ciszej, bo jednak stwierdzam, że nie ma sensu denerwować syntetyków. Uf, udało się. Dobra, jesteśmy już naprawdę... O, znajdź Samuela, jesteśmy już naprawdę blisko. Ripley, good to see you alive. Apollo security perimeter has been built so that only Seeks and synthetics can interact with it. Listen to me. I'm going to have to do something rather drastic if I hope to connect with Apollo. Poczekaj, mam tu wejść jakoś do ciebie? Bo w sumie, wiecie co, mi się wydaje, że on się połączy z Apollo, a potem nie będzie taki grzeczny. O nie, coś mi się wydaje, że on będzie coś kombinował. I w ogólnym rozmachu zrobi coś, co spowoduje, że będziemy jeszcze w większej dupie niż jesteśmy w tej chwili. I'm going to use the reformat chamber. It's the only option. I've had to divert power from the area to allow me to try. Jakiś save może. Och, jest save, dobra. Zapiszemy się przed tą całą akcją, bo coś czuję, że to nie będzie miła akcja, tylko coś mi się stanie. Coś mi się stanie, ten nasz Samuel, coś binuje, ja to widzę w ten sposób. Mogliśmy go zabić od razu, co nie? Samuel, that's too dangerous. Yes, far too dangerous. Wish me luck. Samuel, don't! Co on takiego kombinuje? A może jednak jest dobry? Ale chce się w jakiś sposób poświęcić? Poczekajcie.
Samuels? Apollo is trying to stop me from interfacing. Oh no! Amanda! You need to manually disconnect the system, please! Jesus, Samuels, I'll try! Wait! You need to do it in the correct order, or the cascade will be fatal for me. I'm accessing Seeks and schematics. Jaki czerwony kabel! Jaki czerwony kabel! Breakfast! To jest czerwony kabel. Nie, to nie jest czerwony kabel. Włącz. Kurczę, nie! Daltoniści mieliby tu przerąbane. Jaki czerwony kabel? Nie wiem, o co chodzi. Zacznijmy po kolei. Najwyżej się wczytamy. Skąd widziałem, że to jest czerwony? Dobra, nieważne. Niebieski, niebieski. Po czym poznać mam, że to jest niebieski? Wszystkie wyglądają moim zdaniem. Nie, to jest niebieski. Dobra, to jest niebieski. Okej, dobra, chyba łapię. Przewrócony wózek? Dobra. To jest z całą pewnością ten. Och, mało czasu, jest taka adrenalinka. Muszę przyznać, że jest naprawdę klimatycznie. Dobra. Czyli teraz ten i potem ostatni. Jakby nie mógł powiedzieć, że idź wzdłuż ściany po prawej. Zacznij od czerwonego i idź po prawej cały czas. Dobra, ostatni. Samuel! You're dying. You talk like I've had an actual life. I thank you for that. Samuels. The Apollo transit is open. Once you get into the core, it will talk to you. You did that for me? I wanted Amanda Ripley to have closure. Kurde, muszę przyznać, że to jest takie dosyć wzruszające. Poświęcenie, czyli Samuel jednak okazał się, że tym dobrym, czyli on od samego początku był tym syntetykiem i okazał się tym dobrym syntetykiem, poświęcił się dla nas. Samuel udał się do Sixon Synetic, by dostać właśnie... Co teraz? Ricardo, if you're there, pick up. I'm here, sorry. Samuels is gone. He opened Apollo Transit for me. I'm gonna go straight there. I'll get Apollo to lift the lockdown. Udaj się prywatnym transportem do rdzenia Apollo. No dobra, czyli krótko mówiąc, musimy teraz chyba po prostu tu wrócić. Mam tylko takie lekkie obawy. No właśnie, bo my tutaj cały czas kanałem wentylacyjnym szliśmy. Chyba wrócimy tak samo, dlatego że po prostu... I zanim wrócimy, to może wiecie co, jeszcze na chwilę podskoczę tu się zapisać. Tak totalnie na wszelki wypadek. I ogólnie rzecz biorąc chyba wrócimy znowu kanałem wentylacyjnym, ponieważ powrót w inny sposób mógłby nas narazić na syntetyki. Wydaje mi się, że pomimo starań naszego Samuela, te syntetyki nadal są do nas wrogo nastawione. I po prostu mogłyby nam zrobić krzywdę, dlatego nadal tutaj będę trzymał trochę takiej wiecie, ostrożność zachowywał. I po prostu będę moje ruchy będę wykonywać rozważnie.
Tak, pobiegłem naokoło, jak tutaj obok zaraz były drzwi. Znaczy właściwie mogę zobaczyć, jak myślicie? Może nie wstaną już? Czy wstaną, jak myślicie? Może faktycznie już wyłączyłem, a jednak... Dobra, spróbujmy przebiec. Uff, chyba się udało. Tak, mamy wrócić. Tutaj coś jest. Ale to jest ślepy zaułek. Kurde mać! Dlaczego zawsze to samo? No nie, no chciałem go dobić, myślałem, że może się uda. Już taki niby zraniony, a tu... Kurczę! Za marnotrawstwo. Jakim prywatnym transportowcem, widzicie? Tutaj coś właściwie... Weź, wyleć się. No, że tak powiem, apteczek mam dużo, więc to żadna strata. Dobra, tutaj też się zapiszmy, bo wydaje mi się, że mieliśmy ogólnie rzecz biorąc wrócić. Ale z jakiegoś powodu nie widzę tutaj żadnego transportowca. Chyba, że mam znowu się przedostać niby w jakiś sposób na drugą stronę. Prywatny transportowiec, czy widzicie tu jakiś prywatny transportowiec? Ja nie widzę. Na pewno to na tym piętrze. No właśnie, na dobrą sprawę to może być wszędzie. Ach, dobra, czyli zgaduję, że trzeba mimo wszystko stąd się wydostać. Raczej wątpię, żeby to gdzieś tutaj było ukryte przejście, więc się cofamy. Że tak powiem, nasza mapa trochę nas fałszuje i źle pokazuje. I'm looking after Wayne and Yutani interests. And I'm looking to get out of this fucking cell. Maybe we can do a deal. Maybe. This is being recorded. You understand? I saw. Red lights on. I want data. The location of the planetoid where you found the derelict. All data you have on the origin of that organism. I can give you that. And a way off this station. You just have to let me out. I can probably agree to those terms. What the fuck? Taylor! Taylor, get me out of this cell right now! Get me out! Ciekawe. I heard it. A, to chyba syntetyki wtedy przyszły i zaczęły robić rozpierdol. No dobra, to by wszystko wyjaśniało po części. Tylko co za dziewczyna z nim rozmawiała, nie jestem pewien. Czyżby to była nasza koleżanka, którą wyleczyliśmy? Czy ktoś jeszcze inny? Może bardzo możliwe, okaże się, że to ona jest tą złą. I, że tak powiem, szukaliśmy dla niej apteczki, w ogóle harowaliśmy jak wół dla niej. A okaże się, że i po co? Dobra, gdzie teraz? Tutaj, gdzieś. Chyba obie windy poprowadzą, że tak powiem, są prawidłowe, działające. Po prostu muszę się tutaj przez niego pojechać nimi. Oczywiście grę jeszcze zapiszemy, tak w razie czego. Nigdy tak naprawdę nie wiemy, co może się wydarzyć. Ale z całą pewnością zbliżamy się ku zakończeniu tej gry. W ogóle coś jedzie? Bo tak... Nie no, chyba coś jedzie, kurczę, stanowczo za długo. To też jakieś takie sztuczne wydłużanie gry mi się wydaje. Bo jakby nie patrzeć, gra jest stosunkowo długa.
Przez te właśnie takie sztuczne wydłużacze. Już zero horroru tak naprawdę z tej gry w tej chwili. To jest teraz klimatyczna gra akcji. Horror się trochę skończył, ale nie, no muszę przyznać, że stacja jest naprawdę super odwzorowana. Świetnie się po niej biega. Czuję się jak na prawdziwej stacji, takiej właśnie w tym stylu. No dobra, do rdzenia Apollo. O kurcze, no to widzę, że się zaczyna coś fajnego. A, czyżby niedługo ostatni odcinek się szykował? No, czyżby ostatni odcinek to był następny odcinek? Nie mam pojęcia, dlatego że nie wiem, kiedy będzie zakończenie. Nie wiem też, jak się zakończy tak naprawdę, więc no, szykuję się na coś naprawdę niesamowitego. No dobra, jesteśmy na stacji. My tu chyba nie byliśmy jeszcze, co nie? Dobra, jest jakiś komputerek. No to go sobie przestudiujemy. Tu macie coś, możecie poczytać. Ojej, jak to się wolno przewija, nie wiem czemu. No, nic ciekawego, mamy dźwięki, puścimy. Coolants everywhere, gas has escaped, and the primary access lift has shut itself down. I flagged the help request, but apparently I'm 45th in line. Systems are suddenly obsessed with hazard containment. I'm gonna find a way down. Spinning out. Tak, syntetyki opanowały to z całą pewnością. Oszalały w sensie. Firearms detected. You've got to be shitting me. Co, czyżbym musiał oddać całe wyposażenie? A więc to tak, chcą mnie załatwić. Chcą oddać broń, żebym oddał. No to wszystko. Dobra, czyli krótko mówiąc, będziemy musieli tutaj umieścić broń. I'll bet. Mam nadzieję, że zostanie zakwalifikowana. Trochę byłoby mi smutno, gdyby tak się nie stało. Znaczy, nie, w sumie to ona będzie musiała gdzieś tam przejść. Niewiarygodne, co ja takiego robię? No nie wierzę, że oddałem broń. No i super, no i super. No i tak to się, właśnie się skończyło moje, nie wiem, szczęście. No, nareszcie otworzył te drzwi, szkoda tylko, że broń straciłem. Jakby ona nie mogła ją wyrzucić tam trochę wcześniej, potem się odsunąć i szybko przebiec. Ricardo, the way-in's blocked off. The schematics they use for the Sevastopol sales tour should be nearby. See if there's a back door. Poczekaj, mapę wycieczki po Apollo, chyba tutaj. Okay, let's see. There's a power conduit that links to the Apollo core. I can use that. You think you'll fit? Turn off the electrics, take some deep breaths, squeeze. Easy. I'm not coming up there to pull you out if you get stuck. Wyłącz obwód. 4930. Tak, jeszcze raz. 4930. No dobra, nareszcie jakiś safe. No dobra, ogólnie rzecz biorąc, w tym akcencie na razie póki co zakończymy. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek wam się podobał. Następny odcinek to jest bardzo możliwe, że to będzie już ostatni odcinek, aczkolwiek nie mam takiej 100% pewności. Tak czy siak bardzo serdecznie na niego zapraszam. A teraz się z wami pożegnam. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek się z wam podobał. No i zachęcam do oglądania następnego. Cześć wam!